gdzie Polacy najchętniej w tym roku latają na wakacje. No, tegoroczny sezon jest niejako odbiciem po dwóch ostatnich sezonach, kiedy albo nie mogliśmy latać, wiadomo, sytuacja pandemiczna, covidowa, albo mogliśmy latać w bardzo ograniczonym stopniu. Polacy, mówiąc kolokwialnie, rzucili się na loty, na spędzanie wolnego czasu poza Polską. Tłumy naszych rodaków na lotniskach są tego dobitnym przykładem. Gdzie latamy? No, lista miejsc ulubionych przez naszych rodaków jest dość stała. Przede wszystkim Turcja, dlatego że jest ciepło i jest tanio. Grecja, Hiszpania, włoskie wyspy, ale także, co jest ciekawostką, Egipt. Mimo tego, iż latem w Egipcie pogoda może być dość ciężka do zniesienia, mówimy o upałach. Nieustającym estymą cieszy się Chorwacja, którą Polacy od lat wybierają jako pierwszą alternatywę dla zimnego Bałtyku. W tamtym roku padł rekord. Ponad 1 000 000 osób z Polski odwiedziło ten kraj. W tym roku już teraz, po danych, które do nas spływają, widzimy, że ten rekord będzie pobity, a Polacy nie tylko dzięki siatce połączeń, tutaj przypomnijmy, że blisko ponad 20 lotów tygodniowo odbywa się z polskich lotnisk bezpośrednio na Chorwację, czy do Chorwacji oczywiście, i to mówimy tylko i wyłącznie o naszym narodowym przewoźniku, a do tego dochodzą jeszcze przewoźnicy niskokosztowi. Nie zapominajmy jeszcze o tym, że no właśnie chorwackie plaże są osiągalne jadąc tam samochodem, który w pewnych konkretnych przypadkach, kiedy jedziemy na przykład w 3-4 osoby, całą rodziną z ogromnym bagażem, no taka wersja podróżowania potrafi być tańsza niż samolot. Tak naprawdę hitem ostatnich tygodni jest Bułgaria. No tutaj niejako sprawa jest jasna. Relacje jakości do ceny, to, że jest to ostatnie miejsce w Europie, no może poza Albanią, gdzie za nieco ponad 2000 zł możemy wypocząć przez tydzień czasu w czterogwiazdkowym hotelu z all inclusive, jest wabikiem, który przyciąga naszych rodaków. Czy są jakieś trendy wśród naszych rodaków i ich podróżach? Czy może jakieś państwo zyskuje? Nie mówię, że jest, że już jest hitem, ale być może wkrótce nim zostanie? No, patrząc na statystyki, nie tylko dostarczane przez biura podróży, ale także przez przewoźników lotniczych, widać ewidentnie, że ten odwrót Czarnogóry, a z kolei ogromne wzrosty Albanii, no, jest bardzo, bardzo wyraźny. Polacy dostrzegli potencjał w tym jednym z ostatnich nieodkrytych krajów Europy. Gwarantowana pogoda, w miarę dobry poziom cenowy, który no nie przeraża, tak jak w wypadku chociażby innych krajów basenu Morza Adriatyckiego albo Śródziemnego, oraz dobra siatka połączeń. Tutaj nie zapominajmy też o tym, że jeszcze do niedawna dostanie się turystycznie do Albanii było problemem. Teraz możemy wsiąść w samolot w Polsce i bezpośrednio do owej Albanii się dostać. No to wszystko składa się na hit. Jeśli mówimy o kicie, czyli mówiąc wprost o miejscach, które kiedyś były bardzo popularne, a teraz tracą na owej popularności, no z oczywistych względów kierunek wschodni, czyli Ukraina, która była uwielbiana przez turystów, którzy chcieli niskokosztowych wakacji, chcieli zaznać dobrodziejstw w miarę ciepłego morza, jechali do Odessy albo w tamte okolice oraz mieli gwarancję, że kwoty, które będą musieli wydać na miejscu, będą niewielkie. No teraz ten kierunek jest zamknięty z wiadomych przyczyn. No niestety nie widać widoków, aby w najbliższej przyszłości miało się to zmienić.